Jesteśmy naszym gościem. Dzisiaj jest Drag Queen Vipera. Cześć. Pipera, cześć. Vipera. Właśnie, bo ja chciałem zapytać, czy to po polsku, czy po angielskiemu? Znaczy, mi to zupełnie nie przeszkadza, jak ktoś to spolszcza, tudzież mówi Vipera tak, jak się powinno mówić. Także obojętnie w sumie, każdy tak się myli. Słuchaj, ja mam kolczyk w nosie, ale ty masz trochę większy, muszę zauważyć. A taki malutki sobie, wiesz, To dałem. nie boli cię to? Nie, bo ja mam swoje przekłucie dość spore, więc tego totalnie nie czuję. Tylko jest słabo, jak piję szoty, to muszę, wiesz, zatrzymać i wlać przez, tak, na Andrzejki Boskiem. Jesz przez to właśnie, czy podnosisz? No przez to piję, aczkolwiek zależy już, ile wypiję, nie? Czy mi potem już zależy, czy się obleję, czy się nie obleję. Dzięki temu, że masz dużą dziurę, to się jakoś trzyma. No dobrze. Tak. To idźmy dalej. Ty jesteś dosyć właściwie, no, można powiedzieć, śmiało jeszcze początkującą drag queen, prawda? No właściwie z tego, co ja się ogarniam, to nieco ponad rok. Tak, na Marszu Równości wyszedłem jako pierwszy raz. No, także w październiku był rok. We Wrocławiu. A czemu akurat tam? Czemu, co sprawiło, że akurat tam zdecydowałaś się wyautować? No bo jestem z Wrocławia i akurat była okazja. A powstało to totalnie spontanicznie, bo nie robiłem wcześniej dragu, ale jestem z Ambą jakby, więc nasze mieszkanie jest zawsze garderobą dla wszystkich wrocławskich drag queen. A w dragu już się, jakby tam siedziałem dużo wcześniej, więc zawsze, wiesz, czesałem peruki, naklejałem laską tipsy, nosiłem torby, jak był jakiś wyjazd. No, mówię, dobra, pora na mnie, nie? Niech teraz one mi coś porobią. No i mi nie czeszą peruk, bo nie noszę peruk. W sumie to dobrze, bo miałeś taką okazję trochę nauczyć się od innych, zobaczyć, co robią dobrze, co robią źle, podejrzeć i jakby Tak. wyciągnąć wnioski. Najlepsza Tak. polska drag queen to? Najlepsza polska drag queen? No. Kakatarzis. No tak, Bym bo nie to... zabił, jakbym powiedział inaczej. Tak grozi ci, dobrze rozumiem. Stoi za kamerką. Nie, pieczone smaży naleśniki. O Boże, ja też chcę. Dzisiaj właśnie widziałam naleśniki z kawiorem, ale no nie kupiłam. O. Wiem, tak pomyślałam, że to zajebisty pomysł. Powiedz mi, bo wspomniałaś o Ambie. Powiedzmy coś o tym, bo wy jesteście razem. Tak, my jesteśmy Jest miłość. prywatnie w związku. Drugi rok już był też w listopadzie i w ogóle nie mamy rocznicę podczas festiwalu Kimli. Tam był, wiesz, taki nasz pierwszy oficjalne zdanie powiedziane, że tego dnia jesteśmy razem i niedawno mieliśmy drugą rocznicę. No i to też właśnie jakoś tak mnie do tego dragu pchnęło, nie? No za Kimli teraz wszyscy trzymamy kciuki, bo wiemy, że jest w szpitalu i że jest w stanie nie Tak, najlepszym. Więc tak. oby były kolejne okazje świętować u niej tam na festiwalu, wasze rocznice. No koniecznie, nawet ja w ogóle nie przyjmuję innej opcji, nie biorę innej opcji pod uwagę. Mówisz, że to jakby też cię jakby trochę sprowokowało do tego, żeby zacząć robić drag. Co jest w tym najtrudniejsze? Myślę, że przebicie się może, zmycie makijażu i niespóźnianie się. Naprawdę to ostatnie? Spóźniasz się? No bywa, ale ja najczęściej jestem gotowy na czas, ale wiesz, no tutaj ogarnia się jeszcze milion innych osób zawsze, więc to oni się spóźniają. Twój show jest o tyle charakterystyczny, że też starasz się łączyć go jakby z pewnymi innymi rzeczami. To znaczy nie tylko drag, nie tylko lip-sync, nie tylko po prostu takie bycie na scenie bardziej tradycyjne, ale też jakieś elementy związane z ogniem. I to jest dla mnie niesamowite. Tak. Tak, no chciałem zrobić coś zupełnie nowego, czego w Polsce jeszcze ja nie widziałem. Ewentualnie ogień był gdzieś tam nieraz jakimś takim dodatkiem z boku. A też się uczyłem kilka lat temu kręcić LEDami znowu, więc uznałem, że fire show Co to będzie są świetne. kręcić LEDami? To się nazywa pojki, czyli takie piłki albo patyczki na sznurkach i tym się też kręci. Tak jak fire show, tylko że bez ognia. Okej. To ja się uczyłem kiedyś tego, no ale sobie wymyśliłem, że będzie fire show. I też to uczyniłem. Ale to jest, robiłaś to wcześniej w ogóle, czy dopiero jak... Tak, ja poszedłem w ogóle na warsztaty z tego, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Właśnie. I tak, no przygotowałem się do tego bardzo dobrze. To jest trudne? Myślałem, że będzie gorzej, aczkolwiek dla mnie raczej takie rzeczy nie są trudne, bo jakby, jak ja się poparzę, to mnie to nie boli. Znaczy boli, ale mi to nie przeszkadza, więc ja mam, wiesz, jestem pierdolnięty trochę, więc dla mnie nie było trudne. Czyli chcesz powiedzieć, że ból ci nie przeszkadza? Nie, chyba nie. No dobrze, to fajne, to rzeczywiście coś takiego nietypowego. Też nie za bardzo w klubach chyba da się to zrobić, co?
Wiesz co, trafiłem na swój debiut akurat na klub Transformator, który był otwarty na Fire Show i mega mi się spodobał pomysł, więc właściwie dwa moje jedyne występy, które miałem, oprócz tego, na którym, który prowadziłaś po Marszu Równości, były właśnie tam. I tak, no i tam mi się udało. No bo to wymaga, jak rozumiem, przestrzeni przede wszystkim, tak? Czy... Przestrzeni, myślę, że też wentylacji, też bezpieczeństwa, no bo jak są małe sceny, a są niestety w większości klubach, no to to odpada. Dla mnie to przerażające. Ja widziałem ostatnio, żeby było śmieszniej, we Wrocławiu właśnie, na rynku gościa, który bawił się tymi ogniami swoimi. I powiem ci, no nie, nie. To jest dla mnie jednak już taki jakiś już poziom niebezpieczeństwa, który ja raczej staram się eliminować ze swojego życia. No jest niebezpieczne, jest. Jak ktoś robi nierozważnie i nie wie tak naprawdę, co robi, no to może sobie zrobić krzywdę i komuś też przede wszystkim. A to by się zdarzyło coś, jakaś taka sytuacja nieprzyjemna? Nie, na razie nie. Na razie, rozumiem, że planujesz. Na razie, znaczy wiadomo, zawsze może coś się wydarzyć. Też mam kolegę, który się zajmuje Fire Show i on właśnie mnie uczył, więc zawsze jak mam jakieś wątpliwości co do zrobienia czegoś, no to zawsze go pytam, czy to będzie ok, czy może być taka jakby podpałka, czy inna. Także mam swojego mentora ogniowego. Spoko, to chyba akurat jest bardzo pomocne. Tak, bardzo, no. Drag Queen teraz wszystkie przeżywają tę pandemię, oczywiście z racji tego, że nie mają pracy. Niektóre z nich przecież żyją z tego, jak rozumiem, ty jeszcze nie. Jeszcze. Jeszcze czy w ogóle nigdy nie. Bo może nie będziesz chciała z tego żyć. Ale co robisz tak na co dzień? Czym się zajmujesz? Wiesz, ja, bo w ogóle u mnie jest taka sytuacja, ja przez kilka lat byłem pracownikiem gastronomii, byłem kucharzem. No ale tak, był pierwszy lockdown, to straciłem pracę. Teraz jest drugi lockdown, znaczy może nie lockdown, ale pozamykali większość rzeczy. No w zasadzie i tak, w zasadzie lockdown. I straciłem kolejną pracę, więc na szybko sobie znalazłem pracę w Amazonie na pół etatu, żeby mieć ten jakikolwiek pieniądz na utrzymanie się i opłacenie mieszkania. A tak to dorabiam sobie czasami jako stylista paznokci, bo zrobiłem rok temu szkolenie. I w tym raczej kierunku chcę iść dalej. To duża zmiana, w sensie jakby z kucharza na stylistę paznokci. To oj jednak tak. To nie jest zmiana w ramach tej samej branży, tylko zupełnie co innego. Ja zapytam cię tego kucharza, bo ja lubię gotować. To ja cię zapytam, co było twoją specjalnością? Albo jest może dalej w sumie. Placki po węgiersku. Placki po węgiersku. Pomyślę się, że moi znajomi przed chwilą wybieraliśmy, co będziemy jeść. I placki też się pojawiły jako pomysł, ale niestety padło na co innego. No, jadłem dzisiaj, ale zamówiłem z jakiejś knajpy i był beznadziejny. No jednak samemu to samemu, prawda? Tak, tak, no. Ostatnio dużo dram dzieje się w środowisku dragowym. Pewno obserwujesz je, nie wiem, czy jakoś uczestniczysz, czy nie, ale na pewno widzisz. Jakoś skomentujesz. Czekałem na to. Jeszcze raz? Czekałem na ten temat. Czekałem nie na ten temat. Hej, no to powiedz, no to proszę, śmiało. The floor is yours, ale jak powiem. Chodzi, bo tego było kilka, już trochę. Która twoim zdaniem jest najważniejsza? No wydaje mi się, że to z babcią elektrodą chyba, nie? Też nie wiem do końca, jak to wyglądało, bo totalnie nie siedziałem w tym od początku. I też moje stanowisko od początku było takie, że nie będę się wypowiadał, bo, no bo nie znam praktycznie ani jednej, ani drugiej. Z babcią rozmawiałem 10 minut w życiu. Elektrody no nie znam prawie w ogóle. Byłem na jednym występie, tyle co tam z Instagrama. Więc nie wiem tak naprawdę, od czego to się zaczęło. Wydaje mi się, że przegięła jedna i druga, nie? Chyba. Czyli nie staniesz po stronie którejś z nich? Nie, absolutnie nie, nie, nie. No, drama, która mnie teraz interesuje w kontekście też tego, że ty jesteś blisko, mogę tak powiedzieć, ska katarsis. Tak. Mówię drama, ale to chyba nie powinien się tak tego nazywać. No to oczywiście te informacje, które pojawiły się ostatnio w wirusowym YouTube Live, które zdradziła Philodendron Monstera dotyczące transfobii Papiny McQueen i tego, jak no, dotyka ona między innymi właśnie ka katarsis. Tak. No... Czy wiesz coś na ten temat? Coś... No oczywiście, że wiem. No, jesteśmy z Kasią bardzo blisko, także oczywiście, że wiem. No i totalnie nie powinno to mieć miejsca, tak? Jakby to nie tylko w środowisku dragowym, ale w ogóle, a w środowisku jakby naszym, queerowym, to już totalnie, to jest nie do pomyślenia dla mnie. Też nie poznałem Papiny, więc nie do końca też wiem dokładnie, jaką jest osobą, no ale no kurwa. No powiedziała lekko za dużo, kilka słów, tak myślę. Nie powinno to się w ogóle wydarzyć, nie? Tym bardziej, że też były blisko przez chwilę w Rebi. Myślisz, że powinny spotkać się w jakieś konsekwencje? Jeżeli tak, to jakie? Może nie konsekwencje. Najważniejsze jest chyba to, żeby zrozumiała, co zrobiła, co mówiła, bo
Każdy popełnia jakieś tam swoje błędy, każdy nieraz nie myśli racjonalnie, mi też się zdarza. I tu raczej nie chodzi o jakąś karę, o nie wiadomo co, tylko żeby zrozumiała, że to nie było okej. Jeszcze jakaś drama, o której chcesz wspomnieć? Kurde, właśnie najczęściej ja uczestniczyłem w jakichś dramach naszych wrocławskich, ale już się nie dzieje. Już się nie kłócimy z chwilą, więc no, A nie bo to ma z chwilą, no tak, oczywiście. No dobra, zapytam cię w takiej sytuacji o twój house. Bo coraz częściej drag queenki w Polsce, nie tylko zresztą, dobierają się w takie domy, prawda? I może nie każdy wie, co to znaczy. Może chciałbym się powiedzieć trochę o tym i co dla ciebie to znaczy, ale też w ogóle czym są domy, house'y. No dobra, no jakby łączy się kilka osób, nie muszą to koniecznie być dragcy, bo zaczęło się tak naprawdę od bali wogowych, gdzie to na balach tam coś robili. No i od tego się zaczęło, jakby potem dopiero weszły chyba domy dragowe, jakoś tak to było. No a dla mnie czym jest house? No dla mnie to jest przede wszystkim grupa osób, która się wspiera na co dzień, też niekoniecznie jeżeli chodzi o sam drag, bo gdyby nie było w naszym house dragu, to tak samo bylibyśmy fajnym house'em i dalej by to funkcjonowało. Tym bardziej, że w naszym house jest i osoba transpłciowa, są i osoby niebinarne. No jestem ja, jestem Amba, jest Kaśka i tam jeszcze kilka innych osób. Także tutaj chyba chodzi o to, żeby mieć swoje grono osób, któremu można zaufać i żeby się wspierać. Oczywiście bywa też różnie, nie? Bo też są jakieś tam małe spięcia, obrazy i obrażanie się i małe konflikty, także nie jest wiecznie pięknie kolorowo, jak to w grupie, jak to jakby zawsze ktoś się pokłóci, tak? Będzie jakaś sprzeczka. No ale szacunek przede wszystkim i wsparcie. Myślę, że to jest chyba najważniejsze, co mówisz, właśnie to wsparcie, niezależnie od tego, czy nawet robimy drag, czy nie robimy dragu, czy robimy jakieś występy, performance'y. Tak. Myślę, że tak, że to jest chyba najważniejsze. Co charakteryzuje wasz house, gdybyś miała powiedzieć? Właśnie chyba myślę, że to wsparcie i to codzienne funkcjonowanie tak naprawdę, bo no nie znam w Polsce, jakby nie znam też wszystkich house'ów polskich prywatnie, jasne, ale wydaje mi się, że nasz house jest wyjątkowo chyba tak zżyty, bo my się naprawdę kochamy i wspieramy, nie? Także no nie spotkałem się z czymś takim. Jeszcze myślę, że to jest to, co nas wyróżnia. No ale chyba też to, że jesteśmy tacy wszyscy właśnie dziwni, odjechani, pierdolnięci. Myślę, że to dobre określenie. Słuchaj, chcę cię zapytać tak, no bo zbliżają się święta. Tak. Jak to u ciebie wygląda? Masz jakąś rodzinę, do której się wybierasz albo się nie wybierasz? Tak, ja mam rodziców, którzy mnie bardzo kochają, bardzo mnie wspierają, także ja jadę do rodziny. Dominik jedzie do siebie i Amba. I raczej wygląda tak jak w każdym polskim domu, może nie do końca, bo moi rodzice też nie chodzą do kościoła. To raczej jest taki moment po prostu, w którym możemy się wszyscy spotkać, niekoniecznie śpiewać kolędy i dzielić się opłatkiem. No ale choinka stoi, pierogi są, barsz jest, więc jest okej. Okay. Zastanawiałem się właśnie, jak jest, to wyprzedziłaś to pytanie, jak jest z twoim chłopakiem? Czy rodzice znają, mieli okazję spotkać, poznać? Mnie? Tak, oczywiście. Robiłem paznokcie nawet, wiesz, teściowej, cioci tam, Dominika. O, proszę, czyli idylliczna sytuacja, wspaniale. Tak, no my mamy to szczęście chyba jako też, nie wiem, czyli jedni z nielicznych, ale no w chaosie na pewno. No ale faktycznie bardzo mamy to ogromne szczęście, że mamy to wsparcie od rodziców. A plany na Sylwestra? Nie wiem, zobaczymy. To ja oczywiście wiesz, spontanicznie coś się wymyśli. To ja oczywiście zapraszam na wirusowy Sylwester Live, wiadomo, 31 grudnia o 22. Ruszamy z 3-godzinnym programem, tą wariatką. Vipera, słuchaj, bo musimy właściwie kończyć. Czas nas tu goni, jak zawsze. Tak szybko? Ojejku, myślałem, że już z 5 minut dopiero rozmawiamy. Ale to tak zawsze jest, wiesz, to się wydaje, że to jest chwila momentu, a okazuje się, że po prostu, że czas już zleciał. No właściwie mamy jeszcze tylko chwilkę na jakieś, nie wiem, może przesłanie, coś chcesz powiedzieć jeszcze, a na przykład początkującym drag queen, takim, które też dopiero co zaczynają, albo rozważają? Nie wiem, co powiedzieć początkującym drag queen, ale chętnie ja przyjmę rady od doświadczonych bardziej koleżanek. Nie wiem, no może szanujmy się po prostu, nie musimy się kochać, ale szanować i to jest chyba najważniejsze. To jest dobre przesłanie, myślę, zwłaszcza w tym okresie świątecznym. Vipera była naszą gością, naszym gościem. Dzięki wielkie i mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się na żywo. No koniecznie. Trzymaj się i pozdrowienia. Planuję pojechać do Warszawy, muszę sobie język dociąć trochę i możemy wtedy się, wiesz...
Ja już się Nie boję. czuliście. Ja już się boję. Ja może rozważę wtedy zrobienie kolczyka w nowym miejscu. To już O! będzie szczyt szaleństwa dla mnie. Dzięki wielkie Tomku? raz jeszcze za rozmowę i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.